Witamy Was bardzo serdecznie w naszej bezspoilerowej, co ważne, recenzji Avengers Infinity War, czyli Wojny bez granic. 10 lat MCU już za nami, więc czas na finał, czas na podsumowanie wszystkiego, co działo się dotychczas. Nasze pierwsze wrażenia, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu, to spokojnie możecie te recenzje obejrzeć, bo nie będziemy mówić o fabule za dużo. Tak, nie będziemy wnikać za bardzo w szczegóły. Natomiast jeszcze w ten weekend, miejmy nadzieję, powinna się pojawić nasza spoilerowa dyskusja dla wszystkich tych, którzy film już widzieli, więc od razu też uczulamy. Jeżeli chcecie skomentować coś na temat filmu, to proszę, 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 nie zostawiajcie spoilerów i nie psujcie innym zabawy. Ponieważ jest to jeden z tych filmów, o których naprawdę trudno rozmawiać w ogóle bezspoilerowo, tam dzieje się tak wiele rzeczy, tak wiele wydarzeń tam jest, że najlepszym możliwym wyjściem jest po prostu obejrzenie tego samemu. Chciałabym zacząć recenzję od tego, że zdecydowanie jest to film dla fanów MCU. Tak. Dla tych, którzy widzieli poprzednie filmy. Raczej nie dla tych, dla których będzie to pierwsze spotkanie z tym uniwersum. Co prawda, film jest skonstruowany tak, żebyśmy zrozumieli, w razie gdybyśmy, nie wiem, zapomnieli albo nie widzieli żadnego filmu z tej serii do tej pory, ale jeżeli ktoś chce w pełni odebrać to, co bracia Russo proponują w tym filmie, to polecam jednak obejrzeć poprzednie. Tak, po prostu. Bo właśnie bracia Russo nie zaprzątają sobie głowy budowaniem jakichś ekspozycji, tak, tłumaczeniem kto, skąd, jak i po co i dlaczego, tylko wrzucają nas w ten wir wydarzeń, wrzucają nas na taki roller coaster pełen wrażeń, pełen emocji, bo będzie ich całkiem sporo, no i to się po prostu cholernie dobrze ogląda. Już mogę teraz tutaj powiedzieć to. Tak. No ale zacznijmy od samego początku. Oczywiście teasowano nam już Thanosa przez kilka różnych filmów. Obracał się w kierunku kamery we wszystkich scenach po napisach. Mówił, że będzie zbierał kamienie nieskończoności i tak jest w tym filmie właśnie. Czyli Thanos przybywa na Ziemię, chce zdobyć wszystkie kamienie nieskończoności i chce za pstryknięciem palców unicestwić połowę wszechświata. Jest takim Marvelowym nadzwolem. Thanos jest moim zdaniem najbardziej udanym antagonistą w tym uniwersum. Jest na pewno jednym z najlepiej zbudowanych antagonistów, to znaczy jego motywacje może wydają się absurdalne czy abstrakcyjne pod niektórymi względami, ale z jego punktu początku widzenia są logiczne. Ma swoje własne motywacje, których się trzyma i chce pewne rzeczy osiągnąć niezależnie od kosztów, które być może poniesie po drodze. Byłem przekonany, że bracia Russo będą musieli nam odpowiednio zarysować tego gościa, żebyśmy wierzyli, że on po pierwsze ma niesamowite możliwości, a po drugie nie jest takim gościem, którego nie można skrzywdzić, że jest nieśmiertelny, tylko że jednak ma ludzkie odczucia, że ma swoje wady, przede wszystkim ogromną moc. No i to się udało. Tak w tym filmie jest faktycznie, do tego stopnia, że w pewnym sensie możemy wręcz mu współczuć w niektórych momentach. A to jest sztuka. W filmie, w którym mamy do czynienia ze 150 bohaterami, których już gdzieś tam widzieliśmy w filmach poprzednich. Poza tym trzeba też przyznać, że sama ta postać, która faktycznie no, jest z komputera, jednak jest na tyle dobrze zrobiona dzięki dobremu mock-upowi, że widać tam Brolina, on gra naprawdę dobrze tego Thanosa. No i oczywiście jest to jeden z pierwszych filmów w tym uniwersum, w którym spotykają się bohaterowie, którzy dotychczas nie mieli okazji się spotkać, no i to jest jedna chyba z najciekawszych rzeczy tutaj najlepiej wygranych. To jest to, na co wszyscy czekali po prostu, dokładnie, nie oszukujmy się. A spotkanie Thora ze Strażnikami Galaktyki choćby, Tonego Starka z Doktorem Strange'em, który w ogóle jest jakby świetną relacją. I oczywiście na takie nagromadzenie postaci, bo mamy tych super bohaterów naprawdę, naprawdę dużo, niektórzy będą musieli ucierpieć kosztem innych, ale nie czuję się, że ktoś jest tutaj na siłę, ponieważ bracia Russo dzielą naszych bohaterów na takie grupki. Nie do końca były to grupki, które są takie oczywiste. W różnych konfiguracjach mamy bohaterów i dobiera się ich na takim poziomie, że charyzmatyczne postacie uzupełniają może te mniej charyzmatyczne i ogląda się to po prostu znakomicie. I też te, które mają więcej do powiedzenia, uzupełniają te akcyjne tak naprawdę. Tak, zdecydowanie. I dzięki temu balans moim zdaniem jest zachowany, chociaż w tym filmie dzieje się strasznie dużo, naprawdę. Upchać to wszystko, żeby każdy jednak dostał jakiś tam czas ekranowy swój, to jest już niesamowite osiągnięcie i wydaje mi się, że to się udało, już sprawia, że ten film jest udany. W pewnym momencie film wyraźnie stopuje i z tego rollercoastera na moment wchodzimy sobie do takiej małej kawiarenki, w której poznajemy trochę bliżej tych wszystkich bohaterów. Tam troszeczkę zabrakło pod kątem montażowym takiego zróżnicowania tych scen, to znaczy chciałbym może bardziej, żeby niektóre sceny dynamiczne przeplatały się z tymi bardziej takimi statycznymi. Ja nawet nie do tego mam zarzut, że chciałabym, żeby się przeplatały, tylko wolałabym, że jeżeli w akcji dzieje się coś
dramatycznego, to chciałabym, żeby to wybrzmiało później w reakcjach bohaterów, kiedy ta akcja się zakończy. Mhm. I tego mi trochę brakuje i myślę, że można było zostawić trochę więcej refleksji bohaterów nad tym, co się dzieje, na rzecz śmieszków, których jest tutaj naprawdę dużo, jak na fakt, jak bardzo dramatyczne wydarzenia się rozgrywają. I czasami wydają się wybijać z tego takiego rytmu, bo ogólnie cały film jest podany mimo wszystko dosyć na poważnie. Jest taki epicki, jest rozbuchany. No, te wydarzenia... ma się skończyć świat takim, jakiego go znamy. No. W ogóle moim zaskoczeniem w tym filmie było to, że oddano trochę czasu ekranowego więcej niż myślałem. Właśnie przede wszystkim Thanosowi. Gamora dostaje też sporo czasu ekranowego ze względu na swoją relację z przyszywanym ojcem. No i jeszcze mamy też wątek Thora, który jest dosyć długi, dosyć istotny. Thor jest epicki w tym filmie. To jest cudowny Thor. Jest jedna scena, w której Thor się pojawia i podczas tej sceny czułem takie emocje, jak ostatni raz czułem na blockbusterze przy okazji Dwóch Wież, czyli drugiej części Władcy Pierścieni, w momencie, kiedy Enty dołączyły do zabawy. I nic więcej nie będę zdradzał, ale po prostu jest tutaj sporo takich scen, sporo takiego fanu, epickich wejść, które zostają w nas na dłużej. Zgadzam się z tym, ale jest też mnóstwo takich mikrowzruszków, jak ja to nazywam, czyli takich scen, które jeżeli jesteście w jakiś sposób związani już z tymi postaciami, no bo oglądacie te filmy od 10 lat, to robią takie au, serduszko, po prostu. Jest tutaj sporo takich zmian tonalnych, to znaczy przeskakujemy od jednej grupki Avengersów do drugiej grupki tam Guardiansów i tak dalej i na przykład mamy wtedy muzykę, która towarzyszy Guardiansom i od razu wiemy, że wskakujemy w nieco inny świat, który też już znamy, one się zaczynają dopiero przeplatać. Tak, i to mi się bardzo podoba, że na początku, kiedy pojawia się nowa lokacja, która będzie miała znaczenie w dalszej części filmu, to mamy faktycznie muzykę, która jest z tym związana. I jak wchodzą bębny, to już wiemy, że zaraz będzie Wakanda, że zaraz będzie ta scena, którą już kojarzymy ze zwiastunów. Tak. Nie wiemy, z czym ona będzie związana, ale jest wow. Albo jak jest muzyka z Avengers i akurat Kapitan Ameryka wynurza się z cienia i wiesz, od razu jakby serducho bije mocniej. No znaczy, to jest film dla fanów, tak, po prostu. Tak, zdecydowanie. I tylko faktycznie ludzie, którzy są wkręceni w to uniwersum, odnajdą wszystkie zalety tego filmu, bo nawiązań jest mnóstwo i to nie jest tak, że ten film po prostu bazuje na postaciach, które są już w jakiś sposób rozwinięte, ale też na tym, co było bezpośrednio w filmach, nawet na tekstach, które się pojawiały w sekwencji rozpoczynającej Infinity War, mamy nawiązania do tekstu, który pojawił się w Avengers. Co ciekawe, w ogóle wyczytałem, że za dialogi Strażników Galaktyki odpowiadał bezpośrednio James Gunn. No jakby i tak gościnnie. Powinno być. I to się czuje, to się faktycznie czuje, że gdzieś tam te światy się zaczynają tutaj łączyć. Zaczynają się łączyć, ale każdy jakby z bohaterów, czy grup bohaterów ma swoją tożsamość. Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze chciałbym dodać, że absolutnie fantastyczna jest tutaj choreografia walki, szczególnie w scenach w Wakandzie, jeżeli widzieliście trailery, cała ta batalia rodem z Braveheart, no jest wyreżyserowana absolutnie świetnie. Tam po prostu strzelamy z różnych kątów kamer. Bardzo różne jest to podejście i takie bardzo kreatywne. I też zmiany w konfiguracjach zespołów, powiedzmy, które akurat są na pierwszym planie, ale też wypadają świetnie. No i jeszcze jest przede wszystkim tak bardzo dynamicznie. Dokładnie jest to taka choreografia, jaką pokochałem już w Winter Soldier, taka, jaką mieliśmy później w Civil War, a teraz jest jeszcze na większą skalę. Jeżeli porównacie sobie na przykład to, jak Wakanda była przedstawiona w finale Black Panther i jak wyglądała ta ostateczna batalia tam, ona była taka dosyć... A tutaj jest naprawdę, naprawdę dobrze i właśnie za to cenię też braci Russo, że oni mają to pod kontrolą. I też moim zdaniem jest tutaj zachowany balans pomiędzy tym, że te sceny akcyjne faktycznie są rozbuchane, są zrobione świetnie, ale z drugiej strony nie są tylko rozrywkowe i cały czas zachowuje się ten impact emocjonalny związany z postaciami, które biorą w tym udział. No właśnie, i to jest też ważne, że właśnie w scenach akcyjnych też relacje cały czas się rozbudowują. Cały czas mamy kolejne interakcje, kolejnych bohaterów, którzy się ścierają ze sobą właśnie podczas konkretnych akcji. Plus to jest pierwszy raz tak naprawdę, kiedy zupełnie nie możemy być pewni tego, czy komuś się coś faktycznie nie stanie podczas tej walki, czy wszyscy przeżyją, bo właśnie, bo w poprzednich filmach nie wiemy, wydawało co się, będzie dalej. W poprzednich filmach wydawało się, że jest już bezpiecznie. To znaczy, że ci najważniejsi na pewno nie odpadną, jakby albo nikt nie zginie. Albo stanie się coś takiego, że oni i tak w jakiś sposób wrócą, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, w tym filmie tak naprawdę nic nie jest pewne i pewne odpowiedzi dostaniemy dopiero przy okazji Avengers 4 i wyraźnie czuje się, że tam dopiero będzie to ten finał finałów. Ten film zostawia
zostawia nas w momencie, w którym może wydarzyć się absolutnie wszystko. Tak, oczywiście tam kilka jest takich hintów, w którą stronę to może pójść, możemy się domyślać, jakie rozwiązania będą zastosowane i kto się pojawi w tej kontynuacji, bo czuję się, że to jest taka jedna połówka pomarańczy i bez tej drugiej trudno tak naprawdę ocenić w pełni ten efekt, który tutaj został osiągnięty. Tak, wydaje mi się, że tak naprawdę w 100% ten film będzie można ocenić dopiero, kiedy będziemy mieć domknięcie w części czwartej. Dla mnie mimo wszystko ten cały film jest ogromnym zaskoczeniem, że wszystko tak się udało, na takim poziomie to zostało zrealizowane. Myślę, że to jest rozrywka po prostu z najwyższej półki. Marvel już nauczył się na błędach z pierwszych solowych filmów, które teraz z perspektywy czasu wyglądają jak marny wstęp do czegoś większego. I właśnie Infinity War jest tym, jest tą kulminacją i jest kulminacją na naprawdę wysokim poziomie. Dlatego dla mnie to jest piątka. Odrobinę naciągana, ale naprawdę piątka z ogromnym sercem, ponieważ nie spodziewałem się, że przy takim natłoku bohaterów, przy tak wielu historiach i tak wielu rzeczach, które mogły pójść nie tak, udało się to zrealizować w ten sposób. Dlatego ode mnie czapki z głów. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, że wszystkie te wątki, które były rozwijane przez 10 lat, w jakiś logiczny sposób jednak udało się połączyć i uważam, że w innych rękach ten projekt byłby skazany po prostu na porażkę, więc... Na bycie Ultronem. To, co się tutaj udało, to jest jakiś ogromny sukces, naprawdę. I być może nie jest to najlepszy z filmów MCU, być może. Ale jeden z najlepszych. Ale uważam, że jest najbardziej udanym filmem pod względem realizacji jego założeń. Tak będę ten film oceniać, jako kulminację MCU. Nie w porównaniu do innych filmów, które są mega ambitne, będą zdobywać Oscary i tak dalej. Nie. Ten film dostaje ode mnie 5 na 6 kamieni i co? I bawiłam się świetnie i idę dzisiaj drugi raz do kina. 5 na 6 kamieni i serduszko duszy, nie? Serduszko duszy. Podejrzewam, że kupimy później ten film na Blu-rayu, bo on też po prostu wygląda świetnie i niesamowitą frajdę sprawia to, jak patrzy się na te wszystkie... Zależności, kolory, tak, między akcje, postaciami. Rzeczy. I trzeba też podkreślić to, że Infinity War jest tak naprawdę jednym z największych wydarzeń popkulturowych naszych czasów. Do tej pory nie było takiego projektu, który łączyłby tyle filmów, które splatałyby się przez tak długi czas, przez 10 lat i właśnie prowadziły do tego kulminacyjnego momentu. I to, że ten moment faktycznie sprostał tym oczekiwaniom, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem i jestem po prostu zadowolony. Moje serce geeka cieszy się, raduje. I żeby było jasne, ja nie sądzę, że to jest film dla każdego. Uważam, że wręcz przeciwnie. I wszyscy ci, którzy są Marvelosceptykami, powinni się trzymać raczej od tego filmu z daleka. Natomiast wszyscy ci, którzy są fanami, którzy przez tę dekadę byli z tymi bohaterami, powinni być mniej lub bardziej, tak jak my, zadowoleni. Tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnych. Oczywiście w weekend prawdopodobnie powinna się pojawić nasza dyskusja ze spoilerami. Tam już nie będziemy się spieszyć, na spokojnie sobie porozmawiamy o poszczególnych wątkach, poszczególnych relacjach i poszczególnych twistach oraz śmierciach. No, do zobaczenia. Here's the story of a playboy genius who was gearing up to form some sort of crew. One's a former Russian spy. A god of thunder, one fought in World War II.